Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek ze sprawdzenia auta, tym razem Volkswagen Tiguan, tutaj z okolic. Lakier oryginalny, no i tyle by można było powiedzieć odnośnie sprawdzania samochodu, gdyż na więcej, powiedzmy, kupujący nie chciał dalej sprawdzać, sprzedający nie chciał dalej sprawdzać tego samochodu, także tutaj tak to wygląda. Nie wiem czemu taka decyzja była, tym bardziej, że kupujący, powiedzmy, miał kawałek dojazdu do tego samochodu. Po sprawdzeniu lakieru nie można było ani sprawdzić wyposażenia, działania tego wyposażenia, ani diagnostyki komputerowej zrobić. Także wszystkie takie, powiedzmy, dziwne oględziny, gdy kupujący, powiedzmy, w danej chwili przestaje, nie chce, żeby dalej oglądać ten samochód. Nie kupujący, zawsze się mylę, sprzedający nagle nie chce pokazywać dalej tego samochodu, nie pozwala sprawdzać tego samochodu. Ja zawsze mówię, że z takiego auta najlepiej zrezygnować, bo nigdy nie wiadomo tak naprawdę na co tutaj możemy trafić. Także nie jest powiedziane, że na przykład samochód nie ma zaś następnych jakichś wad ukrytych, jakichś dziwnych innych sprawek mechanicznych. Taki samochód powinien być bardzo dokładnie prześwietlony, głównie też pod względem diagnostyki komputerowej, bo może się okazać, że auto właśnie ma jakieś problemy, czy wcześniej błędy wykasowane. Spotkałem się już z takim przypadkiem raz, że samochód miał wykasowane w tym samym dniu, czy dzień wcześniej błędy, powiedzmy. Później te błędy powróciły jako oczekujące, także tutaj wzmożona czujność powinna być, jeżeli kupujemy taki samochód. No, tak to wygląda. Także tutaj kupujący się nie zdecydował na ten samochód. No nie, w sumie nie dziwię się, bo samym też takiego samochodu nie kupił. Także to by było na tyle. Pozdrawiam tych kupujących. Szkoda, że przejechali kawałek i nie mogli dalej, powiedzmy, obejrzeć czy oglądać dalej tego samochodu, sprawdzać. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia, do następnego odcinka.